Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demon Indias, a przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Hollow Knight i zasłaniam tutaj coś takiego jak drzewko, które po uderzeniu oczywiście da mi możliwość zdobycia naprawdę sporej ilości esencji, także zróbmy to i zobaczmy ile tego, słuchajcie, uda mi się tutaj uzbierać. Mam 1660 bodajże tej esencji. Znajdujemy się oczywiście w grzybowych pustkowiach, dlatego że lecimy do tutejszego bossa, którego, no, chciałbym i to bardzo po prostu pokonać. Jest on jeden z tych takich prostszych podobno, którzy tam mi zostali do pokonania, więc no, postaram się z nim jakoś tam zawalczyć w miarę, mam nadzieję, szybko i skutecznie, a potem pójdziemy do tych trochę większych wyzwań. Nie wiem, może miasto West to będzie dobry kierunek na kolejną eksplorację, czy wyprawę po prostu, aby upolować kolejnego bossa. To już zobaczymy. W ogóle strasznie mało jest tej esencji, tutaj mam wrażenie. A, to był jeszcze ten cwaniaczek. Więc spróbujmy. To jest koniec? To jest koniec, moi drodzy. To tyle było w tym drzewku. Tym razem sprawdzę, co tutaj jest za informacja. Dumni wojownicy związani honorem. Czy to jest za każdym razem to samo? Chyba tak. Chociaż może... Może mi się tylko tak wydaje. Drzewko generalnie nie zniknęło jakoś z tego... Z mapki jakby. Oznaczenie cały czas jest. Tkwi cały czas. Nie wiem dlaczego. Czy tak miało być, czy nie. Do bossa mamy dość prostą drogę, ale oczywiście ją wytnę. Mamy tutaj dojść, więc... Nie jest tak jakoś super dużo. Z uwagi na to, że to jest ten boss z snów, wojownik snów, no to wiecie jak to jest, że jeżeli zginę, to gra mnie po prostu wyrzuci tuż przed nim, tak naprawdę, więc nie będę musiał nawet za dużo tam nadrabiać jakoś, bo po prostu będę musiał od razu wejść do bossa i tyle. Chyba, że będzie tak jak przy okazji tego dalekiego krewnego, lepszego, no to, że będę musiał jakąś tam platformową sekcję jeszcze przejść, aby dopiero móc zmierzyć się z tym bossem. No to jeżeli tak będzie, to trochę czasu będę marnował na dochodzenie do bossa, ale raczej powinno być spoko. Bo tej inaczej ścieżki w snach jakby nie można sobie skrócić w żaden sposób, z uwagi na to, że po prostu ona jest taka, że do mnie można teleportera postawić, nie? To jest taki, wiecie, inny wymiar, jakiś surrealistyczny świat i tam niestety to tak ładnie nie działa, żeby sobie tam jakieś skróty robić. No nikt by o tym nie pomyślał, nie? Tak czy inaczej, nie będę, słuchajcie, przeciągać. Widzimy się przed bossem. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Mam nadzieję, że w razie porażki to tutaj będzie się... Faktycznie moja postać regenerowała. Może poświęcę jedną esencję dla pewności i ustawię sobie tutaj ten portal, żeby nie było przypału zaraz. Posłuchajmy tego starego hu. Zaczekaj, dziecko. Dlaczego tu przyszedłeś? Jesteś tu, aby okiełznać tę dziką, zrujnowaną krainę? Wielu już przybyło tu, aby uleczyć to miejsce, ale wszyscy ci, którzy przybywali tu dłużej, w końcu zatracili się. No i oczywiście z nami tak nie będzie, nie? Jak żeby inaczej. A, tutaj się nie regeneruje obok, jak zginiemy. No to dobrze, że sobie jednak ten portal postawiłem. Tylko zaraz. Pytanie, czy ten portal mi nie rozwali się? Jak sądzicie? Skoro to jest miejsce walki z nim? Może z tymi... wojownikami snów, to jest inaczej, ten portal nie rozwali się. Tak, nawet te dzikie robaki czające się w dole niegdyś były dumnymi wojownikami jak ty, ale teraz są tylko kolejnymi potworami. Strzeż się marzeń o chwale, młodzieńcze. Odejdź stąd i nigdy nie wracaj. Czy stawić czoła snowi wojownika? Wydaje mi się, że skoro tutaj ten portal powstał, to powinno być ok, ale dla pewności postawię go tutaj jeszcze i zawalczymy. To i tak jest prosty boss. No, najłatwiejszy z tych ponoć, jakie mi zostały. Zobaczymy. Coś czuję, że skoro to jest prosty boss, to mnie rozwali, bo ja tak mam z tymi prostymi. Jak na razie nie jest jakiś banalny dla mnie. No i mnie zabije. Wiedziałem! To mówiłem wam, że... No, dobrze, tak jest. Chodźmy. No, nie miałem pewnego zdrowia i nie miałem jeszcze żadnej duszy. Shadow Dashem trzeba unikać. No właśnie tak starałem się. Nie walcz agresywnie? Okej. Nie jest łatwy. O, i to dobrze. Usłyszeć. Może ma mało życia, co najwyżej. Czy on tylko takie zgniatarki robi? Gdzie jest ten cwaniaczek?
Chciałem powiedzieć, że jest bardzo zręcznościowe, ale w sumie który boss nie jest, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale beznadziejnie walczę. Jeszcze go nie uderzyłem. Kurde. Irytujący jest. Ale chociaż w przeciwieństwie do większości bossów można się wyleczyć. O Boże. Nie! Co ja najlepszego zrobiłem? Omon. Jest! Mamy go na jednym HP, moi drodzy! O mnie żyje kolejny wojownik! Proszę bardzo! Czy to będzie 100% już? Nie no, nie sądzę, żeby oni się aż tak zaliczali, co? Nie wiem, jak to działa. 100% ukończono! Nie wiem, chyba teraz to widać, mam nadzieję. Nie, w drugą stronę, jest odbicie lustrzane. Proszę bardzo! Ukończono 100% Hollow Knighta w tym momencie. GG, dziękuję bardzo, prawie za pierwszym. Napotkane 145 na 500, na 152 i ukończone 131 na 152, jeżeli chodzi o wpisy do Besteriusza. Mój umysł rozjaśnia się, czyżbyśmy spali, moje dziecko? A, pamiętam, ci dumni lordowie, czy oni naprawdę byli potworami? Teraz sobie przypominam ich oczy, jasne i czyste. Jeśli w tej zatoce zapanowało szaleństwo, to ja byłem tym, który je sprowadził. Mieli prawo skazać mnie na wygnanie. Gdy ich zaatakowałem... Mieli prawo zabić... Zabić mnie? Ach. Chyba sobie uświadomił dzięki temu, że faktycznie został zabity po tym wygnaniu. 1777 esencji. Pamiętajmy o przodkach. Okej, okay, takie przesłanie, słuchajcie, mamy. Wojownicy zaliczają się do tego ukończenia gry. No tak, tak, to właśnie wynika dlatego, z tego, że mi 1% wskoczył, nie? Po jego pokonaniu. Więc teraz, słuchajcie, musimy lecieć do kolejnego. Nie wiem, myślę, że może być to miasto Wes. Zobaczymy. Czy taki akurat obrót rzeczy, taki stan rzeczy będzie miał sens. Teraz powinniśmy się zrespić oczywiście przy ławeczce, a nie przy teleporterze, właśnie. Także fajnie, że tak to wyszło. No to słuchajcie, jacy tutaj jeszcze by mi zostali do pokonania, bo... nie wiem, co mam tutaj w tych arteriach w ogóle oznaczone. To są dla mnie jakieś w ogóle ciekawostki. Na pewno zostaje mi ten krewny do pokonania. Na pewno zostaje w mieście Wes. I zostaje mi w arteriach ten żuk gnojarz taki ulepszony. On chyba tam był. To chyba to oznaczenie to jest właśnie ten żuk, tak mi się zdaje. Zatem nie wiem do końca, cóż jeszcze by mogło tutaj być poza tymi, których teraz wskazuję. No tu jest ten biały pałac i Path of Pain, tak? Jeśli dobrze mówię. Zatem... trochę tego jest. Sami ulepszeni bossowie się nie liczają. No tych dream bossów chciałbym pokonać, niekoniecznie wszystkich ulepszonych bossów chyba, nie? Nie wiem, czy to ma sens. Do krewniaka. Zaraz, krewniak. O Boże, no dobra. Może. Okej, to się wyjaśniło, dobrze mówię. W arteriach tutaj jest zaznaczony boss. No a tam na lewo w wysypisku śmieci jest oczywiście trzeci DLC, ale to musiałbym najpierw ten... to kolesią przejść jeszcze, nie? To tak jak ostatnio mówiliśmy. Więc tutaj jeszcze jest coś. Pod domem uciech zaznaczone. Nie wiem, co to jest akurat. Szczerze mówiąc również, możemy spływać z krewniakiem, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór w tym momencie, jeżeli chodzi o dream bossów. Uwaga, tu jest rozpiska. Z dream bossów pozostało mi do pokonania właśnie krewniak w tej starożytnej dolinie, rycerz na rozdrożach, gnojarz w arteriach, tyran dusz, sanktuarium dusz. Okej. No to wcale nie tak wielu. Pytanie, które byłby najprostszym teraz do pokonania, chociaż moja postać jakoś się mega nie zmieni, nie? Więc może i to nie ma do końca sensu, w sensie w zmianie kolejności ich. Na rozdrożach mi jeszcze został, to możemy z tym na rozdrożach się w sumie spróbować uporać najpierw, a potem powrócimy sobie tutaj do tego. Wszyscy są dość trudni, okej. Dobra, niech będzie krewniak, spróbujmy. Moi drodzy, pójdziemy sobie teraz do zaginionego krewniaka.
niech będzie to z głowy. Polecaliście mi na czasie właśnie herb obrońcy. Tak mi polecacie, żeby korzystać z tego unikatowego amuletu nadawanego przez króla Hollow Nest swoim najbardziej lojalnym rycerzom. Porysowany i brudny, ale nadal wartościowy. Sprawia, że posiadacz emituje potężny odór, słuchajcie, co pomoże mi na tym właśnie krewniaku bardzo skutecznie podobno eliminować te duszki, które mają dosłownie 1 HP, więc brzmi to jak naprawdę fajny plan, aby w ten sposób się uporać z tymi przeszkadzaczami na tym, o Boże, na tym bosie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł do końca, bo na tych duszkach można sobie bardzo fajne dusze też ładować, a głównie to mnie zabija ten krewniak sam w sobie, ale zobaczymy, może jednak to nie jest głupi pomysł. Tylko pytanie, czy skoro ja teraz to mam, to te duszki mogą w ogóle do mnie podlecieć w jakiś sposób, czy jakby one nie mogą nawet mnie zranić, bo ten odór jest dookoła mnie i tworzy taką zabójczą aurę, że kiedy stoję w miejscu na przykład, no to on mnie całkowicie chroni. Jak to wygląda? Będę chyba się sam o tym zaraz jakoś przekonać. Dobra, przy nim akurat mnie wyrzuci, jeżeli zginę, to już pamiętam. Mówiliście, że można po lewej ścianie się jakoś zsunąć w ogóle. Nie wiem, jak to wygląda. No nie wiem, czy tak można. Lewa ściana, no to... Faktycznie, w ten sposób. O Boże. Nie tak to miało wyglądać. Zabójcza aura. Dobra, wyleczymy się. Nie będę miał duszy, ale będzie full HP. Spróbujmy jeszcze raz. Cześć, Sir Gift. Powinny zginąć od razu z kontaktem. W kontakcie. Nigdy nie używałem tego. Okej. No, dobra. To nie jest zły pomysł na tego zaginionego krewniaka. Postaram się po jednym ciosie wyprowadzać. No giną trochę z opóźnieniem, nie oszukujmy się, że to nie jest jakaś tam super ochrona, aczkolwiek jeżeli jestem mobilny, to jest bardzo dobrze, jak widzicie. Coś tam jednak to zmienia. Wciąż mogę te duszki też sam starać się zabić. Szkoda tylko, że za walkę z nimi nic nie mam. Ale mogę się leczyć, słuchajcie. Chociaż na tym bosie. Widzicie? Otrzymałem hit od duszka. Czy to nie jest jakieś nieśmiertelne teraz podejście? W sensie, mój bohater nie jest nieśmiertelny przez to wszystko, co się wydarzyło. Kurczę! No i tak będzie ciężko. I tak będzie ciężko, żeby go pokonać jakoś na pewno. Łatwiej jest agresywnie. No, myślę, że tak powinno być, nie? Żeby jakoś osiągnąć sukces na tym bosie. Bardzo serdecznie, Lirkę, dziękuję ci za subka po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Mam nadzieję też, że będziesz się dalej dobrze bawić na streamach. To nie jest alert, no nie? Idealnie, słuchajcie, w samą porę na śmierć po prostu, także... Widz Lirkę, że masz naprawdę świetne wyczucie czasu. To trzeba przyznać, ale bardzo je doceniam. A tymczasem, moi drodzy, kolejne podejście do krewniaka. Taka droga do niego jest o wiele lepsza. Bo jestem w takim rytmie cały czas. A nie wybijam się co chwilę, nie? Muszę sobie przypomnieć jego ataki i będzie dobrze. Mówię wam. Muszę wyczaić, czy zabijając te duszki w ten sposób ja sobie jakoś ładuję duszę, ale chyba niestety nie. Tak dobrze chyba nie ma. Ten odór to tak jakby nie ja zabijam te duchy. Gra tego tak aż dobrze nie zalicza. Na naszą korzyść. Kurde, on tak wysoko skacze. Strasznie trudny jest do pokonania. Podobno wytrącenie to jest wskazówka, że zjechaliśmy 1/3 życia tego bossa. Nie wiem, czy to jest prawda, czy ktoś z was może to potwierdzić. Widziałem taką informację pod jednym z filmów z Hollow Knighta właśnie, że można się tym tak właśnie sugerować. Pytanie, już w sumie, za tę esencję, co uzbierałem, nie mam nagrody do odbierania nawet. Musisz go bić, ile wlezie, no. Znając życie, ktoś tam ma jakiś sposób, jak można go zaspamować i tak dalej. Aha, 1/3 tak, ale nie zawsze. Czyli to jest sposób, ale nie jest to zawsze sposób. Czaję, to jest coś na takiej zasadzie. Czyli generalnie tym odorem ja też mu robię jakieś obrażenia. Ciekawe, czy można byłoby przejść całą grę tak, że po prostu zabijacie, nie wyprowadzając ciosów, tylko uciekając i odorem bijąc waszych wrogów. To byłoby śmieszne. Pewnie musiałbym go
kilkanaście minut tak traktować takim odorem, żeby go zabić. Coś mi to mówi, coś mi tak mówi. Dobra. Pamiętaj, że te wszystkie ataki magiczne, te wszystkie zaklęcia zabierają nam tyle samo duszy. Mam wrażenie przynajmniej takie przez całą grę. Nie odczułem, żeby coś zabierało mi więcej. O Boże. Nie! Kurde, dwa razy go wytrąciłem! Moi drodzy, było naprawdę blisko, trzeba przyznać. Może tym razem się uda. Może też powinienem podejść do tego bossa mając maksymalną ilość duszy. To wtedy byłoby lepiej. Spróbuję tak następnym razem, jeżeli teraz się nie uda. Wiesz co, Patrykowski, zaraz ci powiem, czekaj. O Boże. Dobra, zrobię cięcie i ci powiem, co to za monitor. Szczerze, już jesteśmy blisko. Byliśmy blisko, może ostatnio powiedzmy tak sobie szczerze. Z pokonaniem tego naprawdę upierdliwego bossa. Kurde, dwa razy go tak wziąłem. Ale oberwiesz teraz, dziadu. Fuh, jaki unik! Chyba za chwilę go wytrącimy, coś czuję. To ten run, moi drodzy. Jak nic. Jest wytrącony, dobrze powiedziałem. Naładujmy się. Znowu udało się, bez hita. To jest, słuchajcie, wszystko na streamie na Twitchu. To jest wszystkie podejścia, jakie były. Na razie widzicie w odcinku. Aj! Moi drodzy, ten dziad trzy razy już leżał. To według tej rady, on już powinien być martwy, a jeszcze żyje. Tą jedną trzecią życia. Także chyba jest mega blisko pokonania go. Czyżby? Mamy go! Moi drodzy! Daleki czy odległy, nieważne, jakiś krewniak nie żyje i mamy zawarty pokój. Gin! Przepadnij! Huh. Pięknie! Mamy go, moi drodzy! Akceptuj! Nie wiem co. Okej. Okay. Ukłon. Pokłonił mi się po prostu. Jest ogromna ilość esencji za to. 2177 esencji. Zatem możemy lecieć na pewno po nagrodę właśnie w związku z tą esencją. I zostaje nam chyba teraz tylko trzech Dream Bossów do pokonania. Także dobiłem go chyba tym czarmem nawet, nie? Co 13 ataków jest oszołomienie. Okej. Okay. O Boże. Dlatego trzeba się myć. Dlatego chyba nie warto w tej grze się myć. No kurde. 100%, słuchajcie, czyli nam się nie doliczyło nic więcej tutaj, jak na to spojrzeć, ale teraz jestem przy ławeczce, teraz mamy spokój, stawię sobie może kompas jeszcze. No fajny jest ten odór na pewno, bardzo praktyczny na jakieś takie małe moby, czy właśnie na dobijanie bossa, jak od niego uciekamy, to jest super sprawa. Słuchajcie, jeszcze na odcinku się załapał Sir Gipt z donatem. 10 zł na nowy monitor, bo ostatnio mi się po prostu rozpierdzielił i siedzę na jednym starym monitorze, który smuży. To jest cud, że udało mi się go pokonać i cud, że Returnala w ogóle na tym nagrywam. Bardzo dziękuję Sir Gipt za to wsparcie również. Także no, coraz bliżej celu. W zasadzie 4 lub 5. Aha, nie czułem radia, ale nie będę spoilerować. Okej. Okay. Lecimy po nagrodę w takim razie teraz w związku z tą ilością esencji, jaką mam dozbieraną finalnie. No i zobaczymy, cóż takiego gra dla nas w tym momencie przewiduje, bo to podobno ma być coś naprawdę bardzo przydatnego. O mój Boże! Również na odcinku Patrykowski!
Ja pierdzielę, bez żadnej wiadomości, po prostu Patrykowski wjechał za 100 zł. Nie tylko jest potężnym patronem, ale również i donatorem. Ja pierdzielę. Patrykowski, coś ty zrobił najlepszego. Jak miałem się na grze skupić? Poleciał gość potężnie. Moi drodzy, bardzo proszę o falę serduszek na czacie za to, co tu się właśnie wydarzyło. A ja, słuchajcie, lecę do krainy spoczynku, żeby trochę odpocząć po tym. Normalnie. Dzięki wielkie, naprawdę. Ja pierdniczę. O Boże. Jak byłeś, czy byłeś w super sekretnym pokoju, w pokoju z grobami przy wiszce? Chyba byłem, tak mi się wydaje. Jeżeli mówimy o tym samym, to tak, chyba tak. Ja pierniczę. Wariat, naprawdę, dzięki serdeczne. Słuchajcie, jesteśmy blisko nagrody. Zatem sprawdźmy. Jeszcze tutaj, czy też będzie o honorze? Umarli zapamiętani, a nie. Sny uhonorowane. Dobra, jest praktycznie to samo, ale jednak nie, trochę inaczej. Kilka słów takich, zawsze innych możemy się dowiedzieć z tych roślinek. Ach, wojowniku, wróciłeś, pozwól, że przyjrzę się twojemu ostrzu snów. Ostrze snów znów błyszczy tak jasno. Mieści sobie już 1200 esencji. Spoglądając w nie, widzę tyle wspomnień wpatrujących się we mnie. Tyle wspomnień pragnących być zapamiętanymi. Nikt z nas nie będzie żył wiecznie i dlatego pragniemy, aby ci, którzy żyją po nas, pamiętali nas. Zatrzymaj coś w swoim umyśle, a będzie żyło razem z tobą. Ale nie zapomnij o tym, a zniknie na zawsze. Oto jedyna śmierć, która ma znaczenie. Powiedzają, ale dość tego gadania. Weź ten relikt i wróć do mnie z 1500 esencji, tak? Sekretne jajo. No dobra, mamy więcej esencji. Tak, myślałam, ponad 1500 esencji. Ostrze snów już jest bliskie, tak bliskie pełnego przebudzenia. Kontynuuj swoją krucjatę, wojowniku. Nie wiem, co tobą kieruje, ani co pcha cię naprzód. Jednakże, gdy już zbierasz 1800 esencji, będę tu czekała, powinno być, na ciebie. Weź tę nagrodę, niechaj doda ci sił i pomoże zbierać esencję tego świata. Co to jest? Jest to fragment, moi drodzy, kolejny. Brakuje mi tylko jeszcze jednego za wykonanie tego questa, tak? Z kwiatkiem, czy tam było naczynie dusz? Chyba fragment. Tak, nadszedł ten czas. Ostrze snów, jak i ty sam, wojowniku, już czas, byście oboje się przebudzili. Esencje, które zebrałeś, nadzieja, która nadal istnieje w tym starym królestwie, czysty potencjał, niechaj przeniknie przez twoją duszę i połączy się z ostrzem snów. Unieś się do góry, wojowniku, przebudź się. Za kwiatka jest, okej. Ostatni fragment, nie? Przebudzone ostrze snów, moi drodzy. Przytrzymaj trójkąt, aby uderzyć i ciąć ostrzem. Ostrze snów zostało ulepszone. Potrafi włamać się nawet do najbardziej chronionego umysłu. Czyli na przykład do niej, prawda? Przebudzenie. Tak. Od teraz żaden sen nie będzie w stanie się przed tobą ukryć. Będziesz w stanie zaglądać do najmroczniejszych miejsc. Musisz jedynie znaleźć odpowiedni wyłom. Wszystkie masz zbiorniki dusz. Co zamierzasz zrobić z tak wielką mocą, wojowniku? Czyje wspomnienia zamierzasz przechwycić? Czyń, czego zapragniesz. Moja obietnica została spełniona. Niechaj zbrodnie mojego plemienia zostaną zapomniane w czasie, tak jak wszystko inne w tym królestwie. O czym ona myśli? Czego szukasz w moim starym, zakurzonym umyśle? Aha, czyli to samo. Nie przestawaj poszukiwać otaczającego cię świata w swoim ostrzem snów. Ukryte rzeczy zaczną się ujawniać. Czyli to, co zrobiło? Wszystkie zbiorniki dusz. Mam zaznaczone mapie, czy coś? Ostrze snów zostało przebudzone, mimo to nadal zbierasz esencję. Czyżbym zaszczepiła w tobie obsesję? Kontynuuj zatem. Cieszę się, że mogę być świadkiem twoich postępów, gdy już uzbierasz 2400 esencji. Wróć do mnie. Nie mam więcej nagród do podarowania, ale udowodnisz tym, że jesteś wojownikiem, na którego moje plemię czekało. Królestwo pełne jest starych wspomnień, zarówno tych pięknych, jak i przerażających. Poszukaj ich i odkrywaj je i zbieraj esencję. Nie no, bo do niej mogłeś wejść, ale ona wiedziała o tym. Do dwóch nie mogłeś wejść. Może teraz do jednego, a robię coś tam do drugiego. Okej, czyli tak mówiąc faktycznie, co mogę zrobić, bo ja jakby nie odkryję tego pewnie, bo nie będę chodził po tym całym świecie, żeby to odkryć. Mogłeś teraz wchodzić do trudnych umysłów, do niej mogłeś już zobaczyć, ale ona też to wie. Myślałem, że może teraz tak wiedziemy, że nie zauważy tego. Ukryta stacja, tak? Warto tam teraz jechać, rozumiem. Ostatnimi czasami tak szybko się męczę, to już było. Dima.
Jesteś w tej grze w Hollow Knightie, że sprawia, że się zakochuje w tej grze. No to jest prawda, ta gra naprawdę niesamowicie wciąga. Jeszcze możesz teraz wchodzić do trudnych snów. Aha, to już było. Możesz teraz iść do Białego Pałacu z tym ostrzem. I tam, jak leżał ten jeden. No, ukrytej stacji gdzieś, tak? O Boże, gdzie ja pojechałem? Aha, tutaj do Białego Pałacu w sensie. Możemy wbić się teraz, rozumiem, że o to chodziło. Tu. Nie tutaj, tylko tu. Tu. Zwłoki w białej zbroi. Tak, tutaj możemy teraz wbijać się. Czaję. Pytanie, czy najpierw nie lepiej tych Dream Bossów sobie zrobić, jak myślicie? Chyba lepiej, nie? Czyli mi zostaje jeszcze, słuchajcie, ten w, na rozdrożach i na przykład żuk gnojarz zostaje, nie? Biały Pałac to czyste zło. Zrobimy to, pewnie. Spróbuję przynajmniej. Cześć Patrykowski, trzymaj się. Gość wjechał po prostu i leci. Niesamowity jesteś. Nie, ale serio, dzięki wielkie. Nie tylko patron, nie tylko donator, ale jeszcze subskrybent. No po prostu coś niesamowitego. Dzięki Patrykowski, serio. I do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że tam już widziałeś tą rozpiskę. W sumie na pewno widziałeś, przecież se gadam. Ale jak ktoś nie widział rozpiski ze streamami, no to zachęcam serdecznie do sprawdzenia. Na Insta, na YouTubie jest w społeczności, czy na Facebooku. Mamy, słuchajcie, możliwość wejścia do tego, znaczy na zapomniane rozdroża możemy podjechać, tylko nie wiem, gdzie tam się znajduje ten Dream Boss. Co, kojarzycie? Tutaj gdzieś jest, czy gdzie? Chyba do Dirtmouth, nie? Najpierw byłoby lepiej pojechać, chociaż może. Może i zapomniane rozdroża to jest jakiś pomysł. Tyran dusz jeszcze. Czyli dwóch mi zostało, tak? Zostaje mi... Nie. Zostaje mi tutaj, na rozdrożach. Zostaje mi tyran dusz. I zostaje mi jeszcze... ten. Do pokonania żuk gnojarz. Trzech, nie? Nad areną do walki z bossem? Nad? To chyba lepiej było jednak z tamtego iść. Z Dirtmouth. Tak sądzę. Okej. Okay. Aha. Dobrze szedłem. Okej. Okay. Okej. Okay. W tym samym pokoju nad areną. Dobra. Czyli generalnie tam, gdzie był boss, musimy podejść i tyle. Będzie wszystko cacy. Mówię, szkoda, że to nie daje nam duszy. Rozwalanie tego świństwa. Aha, żuka gnojarza też możemy pokonywać kilka razy, tak jak potężnego złotego, ale 5 razy można go zabić, pokonać, ale wystarczy raz, żeby nam zaliczyło do achievementu i jako Dream Bossa, czaję. Żałuję, że ostatecznie nie gram na PS5, bo miałbym te trofea, chociaż a tak mam je na GOG-u, na którym nawet nie wiem, że są osiągnięcia, nie? Jakoś tak nie sprawdzam na GOG-u nigdy tego. Tak samo jak na Steamie mam gdzieś w sumie te osiągnięcia, tylko na PS-ie jakoś tak... Jarają mnie te trofki. To nie tutaj? Nie tędy? No to już nie wiem, jak mam wejść, jak nie tędy. Tutaj był boss chyba, nie? Nad areną miał być, czy gdzieś tutaj? W konsolach było mniej achievków? Void Heart Edition? To dziwne by było, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. I tutaj mamy go. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę go najpierw poznać. No Boże, znowu będzie jak z tym krewniakiem. Jest jakaś opcja, żeby skrócić sobie tę ścieżkę? Okej, na pewno nie w prawo. Na pewno nie tędy. Na pewno nie tak, dokładnie. Może tędy trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Aha, czy tu bym mógł pewnie dashem jakoś przejść? Jesteśmy na miejscu? Na pewno na miejscu jesteśmy. Dobra. Uwaga, co to będzie?
Upadły mistrz. O Boże. To nie będzie łatwe. To już widać. Panie! Co to za boss będzie? Jeszcze raz spróbujemy. Przeskok pomiędzy jego normalną wersją a tą jest bardzo duży. Właśnie widzę, nie? Że serio, to jest totalnie inny poziom wyzwania. O kurde, z daleko poleciałem. Cześć, from Dark Blood, dzień dobry. W Returnalu poszło dobrze, mieliśmy rekord, ale i tak się wyłożyłem jeszcze przed bossem, więc trzeba trochę nadrobić. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Muszę dość oszczędnie chyba tego bossa, nie? Potraktować, jeżeli chodzi o ilość ciosów, jakie będę mu zadawał. Szkoda, że dotknięcie go powoduje, że teraz aż dwa paski zdrowia, co nie ma trochę sensu moim zdaniem. Najgorsze jest też to, że jak widzicie, ja nie ładuję sobie duszy w ogóle walcząc z nim. Kurde. W normalnej wersji rusza się jak w slow-mo, no. Pytanie, ile razy bym musiał go uderzyć, żeby go pokonać. To coś czuję, że będzie masakra. Jak poznasz ataki, będzie najłatwiejszy z Dream Bossów. Serio? No, nie wiem, czy w sumie tak o każdym nie można by powiedzieć, ale zobaczymy. Zwykły skok starcza? Ej, no idealnie, słuchajcie. No to droga do niego jest przyjemna. Nawet bardziej niż do krewniaka, szczerze. Dopiero jak się otworzy, da się ładować. Ha, no w sumie tak było przecież, racja. Może faktycznie nie będzie dramatu? Z tym bossem? Ile razy on się będzie otwierał tutaj, jako Dream Boss? O Boże, na hita jestem. Co, już?! To tak miało być?! To nie jest delikatnie przesadzone? Mogę ładować jak leży. No dobra, ale nawet jednego leczenia nie ładowałem przez ten czas. Co jest grane? Ja mam, wiesz, czarm na szybkie bicie, więc to szybkie cięcie mam. Jak leży, zaatakuj go ostrzem snów? Ale nie atakując za Dream Nailem. Aha, bo go atakować ani... Aha! A dobra! Dobra, dobra. Czyli Dream Nailem trzeba. Ale potem robić też normalne ataki? Najpierw Dream Nail raz, a potem tym? Potem ataki normalne, czy tylko tym Dream Nailem nawalać? Mhm. No dobra, to jeszcze jedną próbę sobie zrobimy. O Boże. Dobra, jeszcze jedną. Dream Nail naładuje ci dużo duszy, okej. Ale dramat z tym bossem, że on nie regeneruje nam nic. To spore utrudnienie jest. Wiesz co, Michał, już na sam koniec nie będę tej kamerki ruszać jakoś. Mieliśmy ją przez te 2 godziny i w sumie nikt nie mówił, także nie zmieniałem, także przepraszam, bo nie widziałem, że tu jest miejsce jakoś. Nie było tematu od nikogo nawet, że coś z kamerką jest tak. Kurde, no nie, muszę go przewrócić, słuchajcie. Nie za długo, bo on wstanie. Spoko, Lirkę, to są kurde wyzwania dopiero, prawdziwe. Tak już dużo sukcesów dzisiaj na streamie mieliśmy. No, przecież przeleciałem za niego, bez jaj. What?
Jeśli jego skok jest długi, to pod nim zrywem, a jak krótki, to tył. Dobra, ostatnią próbę zrobimy. Może ten biały pałac zobaczymy, jak nie. A może będę go dalej katował, zobaczymy. Ale w tym odcinku to będzie wszystko na pewno, myślę. No to był długi. What the f... No to też był długi. Dobra, nie kumam. Szło lepiej. Starczy mi się walki z bossami. Teraz skoczyłem w niego. Dobra, będzie okazja, żeby zobaczyć, jak to działa chociaż. Jestem dzielniejszy od was wszystkich. O, czy to mi dało dużo? Moi drodzy, czy to było dużo duszy? Ja myślałem, że mi tak chociaż napełni całą... cały zbiornik, całe naczynie na duszę. A to mi połowę jednego z czterech napełniło. To mogłeś spamować tym. No to pytałem, czy raz, a potem atakować normalnie, to mówiliście, że tak, więc zrobiłem tylko raz. No, skąd ja miałem wiedzieć? Bo przecież inaczej bym obrażeń nie robił, sam to mówisz, Ksach. No kurde, no to pytałem o to, czy raz tym Dream Nailem, to było, że tak, na czacie. A teraz, że mogłem kilka razy, no dobra. Nieważne. To się nagrało. Tak czy inaczej, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Hollow Knighta. Popróbujemy jeszcze. I... no, musimy obejrzeć jeszcze raz, no możemy zobaczyć. I cóż, to by było na tyle w takim razie, jeżeli o to chodzi. I widzimy się jutro w Hollow Knightie. Może Biały Pałac spróbujemy, może pokatuję tego bossa, zobaczymy. Muszę się teraz zastanowić. Dzięki wielkie, że jesteście i do zobaczenia następnym razem. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.